Witam Was 2 sierpnia 2024 roku w moim codziennym treningu. Dzisiaj jest trening barków. Pierwsza sesja. Rozpoczynam pierwszą serię wyciskania stojąc. Zostawię sobie zapas na 2 powtórzenia. 2. seria, dołożyłem 5 kg. Zostawiłem zapas na 1 powtórzenie. 3. seria. Wczoraj na filmiku mówiłem, że moje relacje będą z treningów będą krótsze. Że nie będę pokazywać wszystkiego, co robię, no ale było 2 widzów, którzy optowali za tym, aby treningi były pokazywane w całości, a więc dzisiaj spróbuję spełnić ich życzenie. 4. seria tego wyciskania żołnierskiego. Od ponad tygodnia, czy od 2 tygodni obserwuję Tadżika Hadzlika z męskiej sylwetki, czyli w tych spodenkach do kolan, który jest zawodnikiem pro i teraz stara się o eliminację, o zdobycie po możliwości startu na Olimpii. Startował w zawodach, gdzie po prostu nie udało mu się tego zdobyć i teraz w Tampra Pro będzie startować. 5. ostatnia seria. No i obserwuję tego Tadżika, tą jego walkę o poprawę swojej sylwetki. I podziwiam, jak oni ważą te swoje posiłki, liczą każdą kalorię. Ja też chyba będę tak musiał, aby zrobić formę na 31 sierpnia. Zmniejszyłem ciężar i robię pierwszą serię wyciskania za karku. Hey.
Wszystko mi trzeszczało. Druga seria tego wyciskania z zakarku. Trzecia seria i to będzie seria ostatnia. Jeszcze nie tak dawno robiłem po 5 takich serii z większą ilością powtórzeń. Teraz staram się ograniczyć liczbę kalorii z węglowodanów i psychicznie jestem słabszy. Pierwsza seria następnego ćwiczenia. Druga seria, zwiększyłem trochę obciążenie. Trzecia seria, znowu zwiększyłem obciążenie. W następnych seriach pozostanę przy tym samym obciążeniu. Czwarta seria, ale teraz z trochę z innym uchwytem. I z tym uchwytem było dużo łatwiej
co zaraz było widać po ilości powtórzeń. Piąta seria, uchwyt taki sam jak w serii czwartej. Bo jednak mocniej czułem ten tył barków w tym uchwycie. Na pewno jakiś wpływ na to miała też większa liczba powtórzeń. To znaczy wpływ na te mocniejsze czucie tyłu barków. Ostatnie moje ćwiczenie. Wznosy sztangielek w bok. Druga seria. Trzecia seria wznosów sztangielek w bok. Czwarta seria. Właściwie to chciałem skończyć po trzech seriach. No i tak dotrwałem do piątej serii. I to byłby koniec mojego treningu barków.
Mam zamiar zrobić później jeszcze trening bicepsa z tricepsem, ale to pojedzie jakieś 2 godziny. Na razie, pa, pa.